Witamy bardzo serdecznie w 279 odcinku podcastu Bizimienny. Ja mam na imię Krystianson, ze mną będzie Tomek. Cześć. A i w tym tygodniu, w tym odcinku, na razie to wszystko. To wszystko ze względu na to, myśleliśmy, żeby wziąć trzecią osobę. Ja tą trzecią osobę zawsze teraz będę starał się jakoś tam dodać, ale to będzie taki osobliwy odcinek, nasz odcinek, ponieważ temat główny będzie taki tylko nasz. W związku z tym nie myślałem nawet o, tym, o tej trzeciej osobie ponieważ słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, w temacie głównym porozmawiamy sobie trochę o grach arkadowych, ponieważ z Tomkiem byliśmy w Leeds, w kolejnym klub, klubie arcade'owym, w których są stare maszyny i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, chcemy zrecyzować wam gry, w które graliśmy. To nikt tego nie robił, a wierzcie mi, że niektóre gry może nawet ogrywaliście, bo ja te gry, które, w które teraz grałem z Tomkiem, ja już w nie wcześniej grałem. E, więc to będzie też trochę taki retro odcinek, trochę taka nostalgia, chociaż nie. Graliśmy również też w nowe tytuły, w nowe tytuły, które są na tych Arkadowych maszynach. Więc o tym sobie dzisiaj powiemy. E, więc to będzie dosyć typowe, bo nigdy nie recenzowaliśmy gier, które trwają, nie wiem, 40 minut na przykład e, i są tylko na takich maszynach. E, to to będzie w temacie głównym. E, I słuchajcie, ten 279 odcinek. E, czekajcie, muszę to tylko sprawdzić e, możemy przejść sobie do ankiet e, i do komentarzy e, w odcinku 2.7.7 spytałem was na temat Destiny, spytałem się czy ludzie kiedykolwiek grali raid w Destiny e, no i 62% osób nie grało 38% osób grało e, Spoko. Ja grałem taki rajd. Ty, Tomek, też grałeś? Zgadza się, tak? Tylko ty przeszedłeś chyba parę rajdów, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. No ja akurat zagrałem chyba tylko raz albo dwa, i ja razu nie przeszedłem. Ale nie przeszedłem ze względu na to, że kurde, cztery godziny. No nie, no ja już muszę kończyć, nie. A, a chłopaki jeszcze tam grali. Dalej ten rajd i być może nawet go przeszli nie. Tylko pamiętam, że strasznie długo nam to szło. I to były w te pierwsze Destiny dni, to była chyba jeszcze jedynka. Ale ja ogólnie się pytałem o Destiny. No, no to, to tak z ciekawości, to to Wam chciałem powiedzieć. <coughs> Właśnie o tych rajdach. I słuchajcie, mamy też komentarze. Komentarze do poprzednich odcinków e, są dosyć ciekawe. E, Okej. Okay. Critter Lolo e, na, e, znowu nas się spytał. Pamiętasz to, co było na YouTubie? Czy byliśmy w Blackpool na Roller No właśnie, chciałem się odnieść do tak, tak, no tego. Tak, to... e, tak, tylko że ono. Od, odpisaliśmy na YouTubie, on już nie wszedł na YouTubie, więc ja mu odpisałem na Spotify. Mam nadzieję, że to ten. Ale może mam na, mu nawet odpowiedzieć, Słucham, Topku. Czy byliśmy w Blackpool? jak wrażenia z Blackpool? Nie byliśmy. E... Nie byliśmy. Rozmawialiśmy o Blackpool, mieliśmy taką rozmowę, e, ale, ale nie byliśmy. No tak, no byliśmy, w, przez tydzień byliśmy w dwóch miejscach i myślę, że to wystarczy, bo to dwa całe dni. Ale, ja w Blackpool byłem trzy razy, e, co mi się podoba, e, podoba mi się Valhalla na pewno, czyli ta zamknięta atrakcja, ona jest zajebista, ona była popsuta e, przez dwa lata, w końcu ją otworzyli jest, jest kozak, e, na Pepsi nie byłem, e, Pepsi to jest taki bardzo wysoki rollercoaster, on był najwyższy w Anglii, e, nie byłem na Pepsi dlatego, bo zawsze jak byłem, to wiał wiatr i ona była wyłączona, ogólnie e, ta Pepsi, nie, e, nie wiem czy wiesz, lolo lolo, lo, 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 ale... Ona ma pewną wadę konstrukcyjną, dzięki czemu wyjazd tym wagonikiem do góry jest problematyczny i muszą, musi być dobra pogoda do tego, żeby w ogóle ona była odpalona. Normalne kolejki takie nie, takich rzeczy nie mają, przy jakichś tam większych, mniejszych wiatrach raczej będzie ok. A tutaj ten problem jest, no i niestety ten bra e Pleasure Beach jest e nad morzem. Tam zawsze wieje, wiadomek jest nad morzem, więc on często był otwarty, więc niestety tego mi się nie udało ogarnąć. Jeżeli chodzi o różne takie koleki, to one były spoko, bardzo dużo drewnianych jest, one są fajne, jest taka jedna do góry nogami, a niebieska bodajże, ja pamiętam po prostu, że była niebieska, ona była e, też całkiem spoko. To latające dziwne takie rzeczy, że latają synchronicznie takie fajne samolociki, to na to bym się przeszedł, bo na czymś takim nie byłem. No i jeżeli chodzi o Blackpool, to raczej e, tego typu rzeczy pamiętam. Aha, jest ta nowa atrakcja Silk, ona jest super. Nie, nie Silk. E, Icon chyba ona się nazywa, czy Hero, jakoś tak. Ona ma, jest bardzo fajna, bo ma dwa razy przyspieszenie i tak to był sztos w chuj, więc to mi się podobało. Ogólnie Pleasure Beach, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry park, e, ale ja osobiście preferuję Thor Park i osobiście preferuję Alton, jak mam gdzieś jechać. Jeszcze zobaczę ten Flamengo, możesz e, e, odpowiedzieć mi, czy byś w Flamengo, bo cały czas chcę się tam wybrać, bo ma 10 rolerka z więc dużo jak na Anglię. No, to tyle, jeżeli chodzi o ten komentarz. Słuchajcie, kolejny komentarz był. E, Kałczuk napisał musić, że ja, ja powiedziałem w odcinku 7.7 Musicie zasłużyć ale nie pamiętam o co chodziło. Czy ty pamiętasz o co chodziło Tomek? Nie obawiam się, że nie. Okej, okay, ja, ja też obawiam się, że nie. No okej, okay, no, no, okay. no. To miałem taki cytat i mu ten się cytat spodobał. E, jeszcze napisał do nas e, budychowy, że uwielbia Destiny 2 ale po kilkuletniej przerwie ciężko mu było się odnaleźć. No i w sumie, chyba dzięki naszemu odcinkowi stwierdził, że, że właśnie pobiera i sobie e, pogra i spróbuje jeszcze raz powrócić do tego tytułu. No jak chłopaki mówili na odcinku, jest to dużo łatwiejszy powrót niż poprzednio, bo, bo tam jest mniejszy próg wejścia niż mi się wydawało, tak Tomku? Potwierdzą, tak, zgadza się. Tak, więc to jest to. No i w sobie i to tyle, jeżeli chodzi o to. Zrobiliśmy goty odcinek, ale o nim na razie nie będę mówił. Jeszcze tylko dodam chodzi o patronów. Patronom już wysłałem gadżety. W tym tygodniu, chyba parę dni temu, wysłałem gadżety. Więc wysyłka jest z Anglii. Więc no mam nadzieję, że nie będziecie płacili żadnego VAT-u ani niczego takiego. Mam nadzieję, że będzie to bezproblemowe no i chyba tyle miałem wam powiedzieć więc pewnie w przyszłym tygodniu może już dostaniecie chociaż z Anglii to tak trochę może iść ale ale myślę, że będzie ok. co do gier to już właśnie jedną grę właśnie już kupiłem i będę ją właśnie ogrywał od jednego patrona, co to jest nie powiem wam, nie zasłużyliście tak i chyba to jest tyle, a nie zasłużyliście no może w tym kontekście okay. dobra, mniejsza o to i zanim przejdziemy oczywiście do naszego tematu głównego Eee, to zaczniemy sobie od jakichś tam śmiesznych, małych gierkach i, albo grach, albo czymkolwiek. To zaczniemy od tego rockbooka, bo jest jestem jego ciekawy, Tomku. Eee, tak bardzo chciałeś, cisnąłeś, ci że eee, no, moglibyśmy go zrecyzować może szybciej, coś tam, coś tam. Dobra, ja go w końcu grałem, możemy o nim sobie trochę pogadać. Eee, I oddaję Ci głos, żebyś zaczął tą recenzję. A ja będę Ci się wpierdzielał. Cudownie, fantastycznie. Dziękuję bardzo. Roguebook. Jest to dla mnie zupełny przypadek, że ja zagrałem w ogóle w tę grę. Wynika to z tego, że jak byłem u Krystiana, to troszkę mi się nudziło i, i przeglądałem sobie jego bibliotekę, gier na Xbox'a i właśnie jednym z, jednym z tytułów był Roguebook. Pomyślałem, że, że dam mu szansę i wsiąkłem absolutnie. Do tego stopnia, że. No, że jakby przyszedłem tę grę, tak długo grałem, że ją przeszedłem, a potem jeszcze przeszedłem ją parę razy, ponieważ jest to roguelite, czyli po każdym przejściu zdobywamy jakieś rzeczy, którymi rozwijamy, czy to nasze postacie, czy ogólnie grę, jakby plansze. Więc za każdym razem następnym mamy jakieś tam ułatwienia, czy, czy, czy mamy czegoś więcej, e, coś możemy zrobić. Więc, więc z jednej strony, nawet, nawet jeżeli nam się noga powinniej nie przejdziemy e, gry, to nadal możemy coś z niej e, wynieść, co pozwoli nam właśnie lepiej działać w przyszłości. E, I jakoś to było takie dosyć dla mnie ciekawe połączenie e, walki, właśnie w postaci deck buildingu. E, tego, że mamy dwie postacie, e, każda ma swój deck i możemy, jakby, budować go na, na jakby w jakąś taką synergię. E, do tego dochodzą przedmioty, które również e, wpływają na, na to, jak nasi bohaterowie zachowują, a do tego dochodzą jeszcze przedmioty ulepszające karty, e, w tym jednorazowe i wielokrotnego użytku. I jakoś e, całe, cała ta kombinacja spowodowała, że, że przepadłem zupełnie. Co ciekawe, gry nie ma w Game Passie. Jest natomiast w PS Plus. To wydniemy. No. E... <laughs> Ale jako, że właśnie miałem ten progres zrobiony na, na koncie xboxowym, to wróciłem do domu i okazało się, że akurat wersja Deluxe tej gry jest w promocji, więc kupiłem, żeby móc sobie kontynuować tą rozgrywkę. Wracam do niej, do dnia dzisiejszego. Ostatni raz grałem w nią w piątek. Nagrywamy w niedzielę, więc dwa dni temu. Zrobiłem sobie run, ponieważ wersja deluxe zawiera dodatkową postać, którą możemy grać i jest ta postać za jej bista. te podstawowe też są spoko. E, mhm. Mamy łącznie cztery postacie, e, dwie na start, e, taką, no, powiedzmy, paladynkę e, i wielkiego takiego miszka. E, za, za pierwsze przejście pierwszej planszy otrzymujemy Demonicznego, nekrotycznego, wielkiego, napakowanego szczura, który jest zajebisty Ale e, i... poczekaj, poczekaj. E, demonicznego szczura, chodzi ci o tą no. o, o nową klasę postaci. O nową klasę postaci, tak. Okej, okay, to, to ja ci coś I... powiem. To ja ci coś. Ja nie przeszedłem gry, ja go miałem. Tak, bo pierwszą planszę trzeba przejść, żeby go Aha, okej, okay, dobra. Pierwszy akt. Wiesz, akta. Tak. Bo tam są trzy akty, no dobra, no? Tak, okay. tak, tak. I e, jest czwarta postać, która którą jest jakby ukrytą postacią. Ona, nie, e, żeby ją odblokować, musi się wam wylosować. Odblokowała się? Tak. E, Odblokowałeś. I, i e, trzeba zrobić jej quest'a. E, jest to o tyle trudne, że w Los. tej grze od, odkrywamy e, świat e, w, używając pędzla Hexowe. E, i tak, tak ksowe, ale używając pędzla odsłaniamy część planszy i do tego za różnego rodzaju starcia mamy albo upgrady tego pędzla, co pozwala nam na przykład odkryć większy obszar albo pozwala nam e, odkryć jakiś obszar w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, a nie tylko obok nas. Mhm. I są też tusze, które pozwalają na przykład odkryć ścieżkę e, 3, 4, 5 pól do przodu albo po 4 w, obie, w oba kierunki. Albo na przykład trzy pojedyncze, że możemy dosłownie jeden, jeden heks odkryć sobie. Więc tak musimy lawirować, żeby, żeby odkryć jak najwięcej mapy. Bo im więcej mapy odkryjemy, tym więcej rzeczy na niej znajdziemy. Złoto, potki do leczenia, nowe karty, nowe encountery, które z jednej strony mogą was zabić, ale z drugiej strony mają ciekawe nagrody między innymi właśnie te tusze pozwalające odkrywać mapę, więc to jest cały czas taki balans e, między, między tym, a, e, tym a tym no i właśnie e, żeby do, do dostać tą ostatnią postać, to trzeba tak odkryć tą mapę w trzecim akcie, żeby móc wykonać jej quest więc sam fakt, że ją znajdziemy, bo ja Rosyję znalazłem, ale nie byłem w stanie zrobić jej quest'a i dopiero za drugim razem mhm. jak mi się wylosowała e, to, to udało mi się tego quest'a zrobić i wtedy jest odblokowywana jest to dosyć ciekawa postać, aczkolwiek z pięciu, które posiadam, najmniej przeze mnie lubiana. Okay. Głównie dlatego, że ma bardzo mało życia, najmniej z całej piątki, a potwory biją za bardzo, bardzo wiele, i czasami, jak karta ci nie podejdzie, to ciężko się przed tym obronić. E, więc, więc tej 20 punktów życia to jest strasznie mało. Natomiast można ją rozwinąć, można jej dodać więcej punktów życia, i pewnie w przyszłości, jak sobie odbokuje taką możliwość, to, to najpierw ją dopakuje właśnie na start, żeby żeby miała tych, tych punktów życia więcej. Natomiast e, właśnie ten szczur e, to jest moja absolutnie ulubiona postać. E, ma naj, najfajniejsze karty, najciekawsze umiejętności, najciekawiej można. E, ogarnąć jakby e, jego skille, bo on jednocześnie ma skille oparty na tym, że zadaje się mu damage, żeby coś się wydarzyło, ale też ma właśnie te nekrotyczne takie ne, e, nie nekrotyczne, tylko wampirze przepraszam, bardziej e, umiejętności, czyli że ataki przywracają mu życie, więc można fajnie to, to miksować, żeby, żeby go leczyć, jednocześnie e, wzmacniać ma bardzo fajne samony, bo też możemy sobie przyzywać różnych tam kumpli, którzy robią różne rzeczy, więc ogólnie sztos. I Christian, jak byłem tam, to powiedział mi Tomasz, ty nie wiesz nic o życiu. Jest taki jak Slay the Spire i tam grasz jakieś gówna, a nie w oryginał. No i wziąłem sobie to do serduszka, jak zwykle to, co Christian mówi. I zainstalowałem Slay the Spire i pograłem w Slay the Spire i jeżeli nie graliście w Slay the Spire, nie macie z tym żadnej jakby więzi, to Slay the Spire to gówno w porównaniu do Roguebooka dla mnie przynajmniej. E, A, no dobra, mhm, no okay, robi okay. wszystko tak bardzo lepiej, mhm. e, głównie przez to, że właśnie są te dwie postacie, dwa deki, e, ważne jest to, która postać jest wiodąca, która jest dodatkowa Yy, jak one ze sobą będą współpracować, jak wam się karty wlosują, że jest to dużo ciekawsze, dużo bardziej rozbudowane, dużo bardziej wciągające yy, i oh. dużo bardziej angażujące. Mm -hmm. Okej, okay, ale to, to ja ci już powiem, powiem ci pier pierwszą rzecz, yy, czemu Slide Despair jest grą lepszą, tak? Ponieważ jeżeli miałbyś jedną postać w rockbooku, nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, jeżeli grałbyś tylko i wyłącznie jedną postać, postacią, to ona jest na tyle ograniczona i ma na tyle mało rzeczy i na tyle jest to słabe, że ona grając jedną postacią byłaby bardzo nieciekawa, jeżeli chodzi o świat gry, bo te postaci nie mają fajnych, nie mają takich kombosów, jak jedna postać w Slay the Spire może. Chodzi mi o to, że w Slay the Spire jedna postać, to możesz zbudować tak deki, iść w tak różne strony, w których... W rockbooku jedna postać nie ogarnie tego, dlatego dali dwie postaci i wtedy można je w jakiś sposób fajnie kombować, bo płytkie są postacie same z siebie. Grając pojedynczo. Nie, oczywiście, nie, 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 nie. oczywiście to, Tomku, że tak grałeś. w no, ale, Spire ale faktycznie odpokowywałeś, tak jak No, W tej grze chodzi, chodzi o to, że ktoś ją zaprojektował na dwie postacie. To nie mhm. jest tak, że ktoś przyszedł i powiedział: Zróbmy tam te pięć postaci, mhm. zobaczmy, jak one wypadną, wziął tą postać pojedynczą, poszedł nie, ona jest beznadziejna, musimy je steamować. Ta gra jest zaprojektowana od początku do końca pod te dwie postaci, pod to właśnie to, co powiedział wiedziałem, czyli że ma znaczenie, która jest wiodąca, która jest zapasowa, że ma znaczenie, y, które te postacie co robią i jak się ze sobą łączą w jaki sposób i jak do nich wypadają karty i że y, ta gra jest tak zrobiona, że każda postać z każdą postacią ma jakieś inne kombosy, inne rzeczy wy, wyciąga z tych postaci. Więc mhm. ja uważam, że te postacie są mega bogate, tylko że gra została od początku zaprojektowana po dwie, więc twój argument jest zwyczajnie inwalidą. Ja porównuję... E no. po prostu to jak te gry zostały zaprojektowane i jaki jest feel jaki jest, e, jest fan zbudowania tych deków i moim zdaniem budowanie dwóch deków które mają ze sobą się, się łączyć jest dużo ciekawsze niż budowanie jednego tak decka. ale to jest też pójście na łatwiznę to jest tak pójście tak na, grał łatwiznę. Magicka, to jest to jest na łatwiznę grał w Magica no. i grał jednym kolorem a grał dwoma kolorami no i właśnie I, dokładnie i budowanie, I, ten jeden... i budowanie talii dwukolorystycznej no. kiedy musisz Grać ograniczoną liczbą landów, kiedy musisz grać ograniczoną e, liczbą tych kart, że musisz bardziej je dobierać na synergię, bardziej e, je tak budować, żeby one jedne drugie wspierały i budowały coś fajnego, moim zdaniem jest ciekawsze niż budowanie talii jednego jedno, jednego koloru. E, twoim zdaniem jest ciekawsze, ponieważ grałeś w Booka najpierw, a dopiero później zagrałeś w Slay the Spire. I zresztą kombinacje, które są w Slay the Spire, są ogromne. E, w Roguebooku masz to coś takiego, co ulepsza karty. Szczerze, z sześciu, które mam w sklepie, może używam jeden albo dwa, bo są słabe, bo są średnie. To w jakimś drugim albo trzecim akcie, bo są słabe, bo są przeciętne, bo są średnie. W Slade Aspire możesz ulepszać te karty po prostu. One bierzesz normalną opcję albo ulepszania opcje. E Opcję, yy, która, no, która ulepsza te karty, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, najważniejsza, tych śmieci, które się zbiera, które poprawiają, tych artefaktów w Slay the Spire jest zdecydowanie więcej na ranie niż w Booku. W Slay the Spire możesz mieć 10, 15 czy 20, gdzie tutaj ciężko mieć dwa albo trzy, nawet w pierwszym akcie. Jezu, to ja, graliśmy w różne gry. No Krystian. nie, właśnie nie, nie graliśmy w różne gry. Zagraj no, sobie w the Spire ale, i sobie, zobacz ale, i w, z iloma artefaktami kończysz rana. No to I zobacz ja, sobie teraz. Ja, iloma, ja mam po 10 no. po 15 do każdej postaci. Do tego hmm. jeszcze z 10-15 mam. Artefaktów, które są łączone, bo, bo są trzy kategorie. Każda postać może mieć osobne artefakty. Są takie artefakty, które jakby działają tylko na daną postać, ale są też artefakty kombinowane, że mhm. działają na parę. I ja mam spokojnie po 10-15 w każdym rządku. Do tego jeszcze mam te właśnie, te, te osobne, jakby kamienie, które ulepszają karty. E, są też e, bardzo szybko, można sobie dokupić też e, chatkę. E, to jest e, boże Alchemika i w chatce Alchemika na przykład ulepszysz karty. Jest mnóstwo kart, które na przykład dają ci możliwość, czy artefaktów, które, które spotykasz na mapie. E, które dają ci możliwość zagrania losowej karty z całego deku, jako ta e, postać posiada, a nie deku, który ty posiadasz, więc często w ogóle wyrzucasz karty, których nie masz w deku i one są losowe, i nagle się okazujesz, o kurde, nigdy nie miałam takiej karty, jest zajebista, więc tam jest tyle tych opcji. Ja, ja nie wiem, może jakoś źle. Przecież e, masz e, mapę. Masz. E, e? E, właśnie z tą mapą to jest kolejny problem. Z jednej strony fajnie się odkrywa, z drugiej strony bardzo często po pierwsze nie odkryjemy do końca, tak? no bo tak, nie, ma, nie tak. mamy pędzli. Po drugiej, e, z drugiej strony, bardzo często miałem tak, że no kurde, podkrywabym tę mapę, ale już nie mam tego pędzla i muszę już e, kończyć rana, już muszę iść, iść do bosa. No bo to jest, to jest, to jest, to jest osob osobna jakby kwestia, że masz jakby. Y, tak, ale możesz się, zajebać, ty, możesz się zajebać, Możesz się zajębać, bo to jest losowe, tak? Możesz tak. się zajębać, gdzie w Slade the Spire tak. wybierasz ścieżki, gdzie idziesz. No to tak. tutaj. Możesz się tym zajebać I, i możesz mieć rana słuchajcie gra, gracie rana i, i po prostu może, możecie trafić na jakiś tam trzeci akt, w którym nic nie odblokujecie za bardzo, tak? No ale to e... trzeba kombinować, trzeba trzeba wiedzieć no ale to co czasami... robią, co nie, robią nie, nie. które walki. Tu może być szary, random, też że srebrne, ale zawsze masz ileś tam e, tych punktów w, do walki e, na mapie. Mhm. Zawsze jest ich ta sama ilość i musisz tak wybrać sobie ścieżkę, żeby wiedząc: "Aha, okej, okay, czyli mój pędzel odkrywa mi mapę dookoła. Tutaj jak odkryję dookoła, to odkryję mało, więc muszę najpierw zrobić walkę, na przykład odblokować sobie ink, który mi da 3 pola w głąb, wejść w te trzy pola i tam odkryć. Wtedy odkryjesz 12, 16, 18 pól, a nie 4. Więc generalnie to odkrywanie tej mapy, kombinowanie jak to zrobić jest też fajnym elementem na, na takie dodatkowe myślenie, że to nie jest tylko chodzenie takie siup, siap, siap, tylko coś możesz zrobić. Potem właśnie jak rozwijasz tę książkę, która ogólnie ten roadbook to jest książka którą, w której inwestujecie stronę i za tę stronę kupujecie tam różne rzeczy i możesz na przykład sobie kupić, że że gra pokazuje ci, gdzie są artefakty na mapie, albo gdzie są te takie oczy, które odkrywają obszary za darmo na mapie, że możesz kupić sobie studnie many, które te studnie many właśnie pozwalają ci więcej kart zagrywać. I to jest takie. I no Tak, ale ten, to jest ten, wszystko. Ten, ten słuchaj, rozbudowy, rozbudowy tego wszystkiego. No, ale właśnie rozbudowy takiej dookoła. Słuchaj, ja gram w Deck building, building, tak? Ja mam po prostu robić te rany i sobie dodawać fajne karty, ewentualnie jakieś fajne artefakty, które mi będą zmieniać te karty. A nie, a ja idę teraz do studni, szukam jakiejś studni, żeby coś zrobić. To jest właśnie bez sensu. To jest, to jest moim zdaniem takie, takie coś dookoła, ale tak na naprawdę, sprawę dla graczy, którzy chcą. Pograć sobie konkretnie i zobaczyć, jak fajne można kombosy robić, jest to słabe. Poza tym, ja mam wrażenie, że faktycznie, jeżeli ja gram jedną i drugą postacią, ja pogram sobie parę ranów, to ja tymi dwoma postaciami będę robił cały czas to samo. Praktycznie Nie. będę robił cały czas to Nie, samo. Nie, za każdym razem masz zupełnie inne karty zupełnie inne karty. Ja buduję sobie deka, buduję sobie deka. Ale właśnie te karty. E, mówię, to są... mi się udało. No. Doszedłem gdzieś tam, mówię zajebiście, odpalam nowy bil i wypadają mi zupełnie inne karty. I już nie mogę zbudować tej samej synergii. Muszę kombinować, co zrobić z tymi kartami, które mam. E, w sklepie są zupełnie inne karty za każdym razem, jak, jak tam wchodzę. Tych kart jest na, na tyle dużo w tym deku, że, że naprawdę to jest mega, mega ciekawe. Powiedz mi, e, czemu w takim razie Slay the Spire jest głównym dla ciebie? Przypominam, że 97% przytłaczające na Steamie, 84% roguebook, no w, w porządku. 5 lat temu wyszedł Slay the Spire, w przyszłym roku będzie dwójka i Slay the Spire zaczął to wszystko. I ja widzę 80% roguebooka to jest Slay the Spire, Tomek, i to jest... Kompletna zżynka dodając swoje casualowe rzeczy dla fanów Hearthstone'a, więc słucham cię. Co jest nie co? tak ze Slade Spire? Ja, ja, jakie, jakie? Skądżeś Hardstona w to wszystko wymiesza? Ponieważ feeling, ja czuję tutaj Hearthstone'a, Feeling w sensie jak no ta jak? gra wygląda. Slade Spire, nie gdzie? W nie, 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 ja nie, mówię, ja nie mówię Ja nie mówię Ja mówię o klimat Ja mówię o klimat taki cukierkowy, fajny, kolorowy Tutaj e, stworki nie, A Slay the Spire nie. ponuro, Darkest Dungeons To jakieś takie przy, Bardzo nieprzyjemne e, Niefajne rzeczy Dobrze, e, wracając do mojego pytania co jest, Czemu Slay the Spire jest głównym? Gra, którą, w której dałem 10 na 10 Słucham No słucham, No bo jestem ciekaw Twoich argumentów twoich <laughs> argumentów Rozumiem, że grałeś no, w... wszystkimi czterema postaciami, rozumiem, że przeszedłeś wszystkimi rany i stwierdziłeś, O Boże, ale ta gra jest chujowa. Słucham. Nie, nie, bo właśnie jest yy, zazwyczaj jak jest gra chujowa, w której nie muszę grać, to kończę ją szybciej niż yy, ogrywając całą. Okej, okay, no dobra, właśnie. No. Właśnie na, ty na tym to polega, że, Kończysz że, bo. że, że mogę sobie. sobie te. Yy, nie podoba mi się to właśnie przech przechodzenie, yy, które opowiadałeś o nim, yy, przechodzenie z misji do misji. Tam się za mało, za mało mam na to wpływ. Są te, są te drzewka, ale tak naprawdę nie mogę zrobić więcej walk, żeby, żeby coś tam zyskać. Nie mogę czegoś tam zrobić. Dużo częściej są poziomy, które, które jakby nic mi nie dają. Nie mogę się leczyć w trakcie, więc nie mogę sobie jakby podbić postaci pomiędzy tymi ranami, tylko, tylko mam. No to mam tą nie ścieżkę, jest gra dla dzieci. Bo to jest to jest roguelike, <laughs> tak? To nie jest gra dla dzieci, że sobie leczysz kiedy chcesz. No chyba w roguelike'ów cała zabawa polega, że giniesz i od na się połączona masz i sobie leczysz, no, no dlatego no ja wolę, ja wolę roguelike jest casualowy, ja wolę z... to jest raz, dwa. Jeżeli ja chodzę sobie po tej mapie w rogueliku i sobie odpalam z lewej czy z prawej strony coś, patrzę o artefakt, to idę do tego artefaktu, tak? No idę. Jeżeli w Slade Spire masz trzy opcje i masz na przykład znak zapytania, masz walkę z bossem i walkę, idziesz sobie do znaku zapytania, tak? Więc wybierasz, gdzie masz iść w Slay Spire i wybierasz sobie na początku ścieżkę, którą będziesz szedł i sobie rozkminiasz, je, którędy dokładnie iść. Przynajmniej ja tak robię. W Rockbooku odsłaniam gdzieś pole, w którym nie wiem, co będzie. Może tam być wszystko. Może tam być nic. Odsłaniam te pole i stwierdzam, ej, dobra, ale przecież to gówno mi dało, ja tam w ogóle nie chcę iść. Ale już nie mam pędzli, więc muszę iść na bossa. Tak? I to jest ten twój lepszy wybór, tak? No tak, nie, no sorry. Bo, bo, Moim bo, zdaniem bo, nie, bo ponieważ kombinant... w Srady Spire będziesz w 15. Ja Poczekaj, w Slay the Spire będziesz w 15 albo w 20 interakcjach, tak? No bo masz, bo musisz przejść 10-15 tych pól. Tutaj nie. może być 5, może być 20. To już zależy, jak ci się wylosuje. I dlatego... Nie jak Cię wylosuje. Oczywiście. Znaczy chodzi, się chodzi, że niech cię wylosuje. Znaczy, okay, no, Bo okay. masz na to masz na to wpływ. Musisz tylko troszkę więcej, Krystianie pomyśleć. I ja okay. moim zdaniem, właśnie w Rockbooku masz większą, e, większy wpływ na to, co się dzieje na planie. I jeszcze, Dużo jeszcze. Większy. Jeszcze dając każualowość. większą każualowość Rockbookowi, w Rockbooku, jak przechodzicie rana, to odblokowujecie sobie ułatwiacze na następne rany. Non stop. Więc, jeżeli ktoś przejdzie bardzo dużo tych ranów, to ma bardzo prostą grę. W Slide Sparer takich tak. rzeczy nie ma. W Slide nie widzisz, ma. Odblokowujesz tylko i wasze karty, lepsze karty i ewentualnie. Widzisz, nie, nowe nie, nie, doszedłeś, nie doszedłeś do momentu, no. e, w którym e, Roguebook najpierw daje ci te wszystkie, pokazuje ci, dobra, słuchaj. Za, tam nie wiem, za trzy strony możesz sobie sp sprawić, że na, na mapie będą się pojawiać tam potki z życiem. Na coś tam, za pięć może coś tam się zrobić. A potem nagle ceny wychodzą 45. I ty sobie myślisz, kurde, ale skąd ja to mam wziąć? I wtedy Bóg wprowadza ci e, z, e, zwiększanie poziomu trudności. Masz całą osobną książkę która daje ci modyfikatory do twojego przejścia utrudniając go. Na przykład to, że nie startujesz z pędzlami tylko masz zero pędzli masz tylko kilka tych inków i tymi inkami musisz dojść do, do walk i w tych walkach dopiero zdobędziesz pędzle, którymi możesz coś tam robić. Albo, że twoje postacie dostają większy damage, albo, że bossowie to... mają tam jakąś tarczę, albo coś. I w każdej i grze tak jest, to. Wizaku ty tak w Wizaku takie jest. W Slade tak wiesz. jest. To nie o to chodzi, bo ty mówisz, że, te, że ta gra jest tylko dla casuali i nie, ale ułatwia. Nie, ale fajne, fajne ułatwienia. A nie, mówisz, a nie mówisz o tym, że jednocześnie można sobie wprowadzić kilka utrudnień, które zupełnie wywracają e, do góry nogami zasady, jakimi ta gra się rządzi na początku. No tak, ale wiesz, to w Slade Spire e, na przykład też masz Daily Challenge. Są Daily Challenge w się pamiętam, czy są. Nie ma. Widzisz, to w Slay the Spire codziennie masz daily challenge, w którym masz określone zasady. Tak jakbyś wziął artefakty, pewnego rodzaju zebrał, na przykład trzy początkowe, początkowe talie, postać, e, dają jej coś fajnego, dają jej coś złego i musisz zrobić tego challenge. No i ludzie się tam ścigają w tym daily challenge. No i to jest daily challenge codziennie. E, to też jest fajne. E, znaczy tak, bo reasumując, ja się tylko do ciebie wkurzam, bo Slay the Spire... To jest po prostu jest slay the Spire, dużo, dużo nic, i dopiero później inne gry. Choć nie powiem, Roguebook mnie wciągnął, to jest dobra karcianka, to jest bardzo dobra gra. Powiem więcej, to jest lepsza gra na początek, właśnie dla takiego tomka, niż slay the Spire, bo slay the Spire jest nieprzyjemny, nie wybacza błędów i moim osobistym zdaniem jest trudniejszą grą niż Roguebook, e, właśnie przez te, przez te rzeczy, które można odbokowywać sobie po ranach. Eee, ale jest dobrą, jest, jest, jest dobrą karcianką. Mam wrażenie, że jest bardziej ograniczoną, e, jednak grą. E, jak wchodzę na przykład do tego sklepu, Tomek, i mam te sześć kart, to albo kupię zawsze jakąś jedną, bo te reszty to się, to się, to się, do się, one się do niczego nie nadają. Już pomijam ale ich ceny. Ale tam masz jeszcze, jeszcze masz artefakty. I no okej, okay, ale ja mówię tylko które, o karta. Ja mówię tylko masz, o kartach teraz. I masz skille, które na przykład obniżają ci cykl. Okej, okay, no to i... przecież w Slayu sl masz to samo. Bardziej mówię o kartach, że dla mnie one są mniej ciekawsze niż w Slay the Spire. Same no, karty. Nie, 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 nie zgodzę. Okej, okay, no to, to ty się nie zgodzisz. Nie, 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 nie e, zgodzisz się. Ty dopiero liznąłeś tego typu gry. Ja już mam bardzo dużo takich karcianek. Polecam ci Monster Train'a. Kolejna karcianka. To jest naprawdę sztos. Tylko ona jest mocno skillowa, ale jest super. Masz dwie postacie. Miksujesz je i po prostu zabijasz. nie będziesz się bawił, będzie ci się to podobało. Eee, Okej. Okay. Eee, czy jest coś, co ci się nie podoba w rokbooku? W takim razie. Hmm. Eee, to, że ta piąta postać jest nie do zdobycia inaczej niż za pieniądze. Aha, to tam jest jeszcze piąta postać. Ja w ogóle na, na Steamie nie wiem czy, czemu czytam, że jest sześć postaci w ogóle. To nie wiem. Więc... Eee, znaczy, akurat akurat to, że trzeba płacić za postać, to dla mnie to jest to rybami, bo jeżeli gra na przykład miałaby być rozbudowywana cały czas i cały czas miałoby coś być i cały czas mieli być tutaj robić, to ja mogę za to płacić, żeby żeby faktycznie takie rzeczy robili, więc akurat ja bym po, to pod minusał nie brał. Tak samo jak za Mortal Kombat postacie się płaci, tak. Eee, dla mnie to nie jest nic złego, ponieważ. No, no ok, ale, ale ta postać moim zdaniem jest. Yy... Jest dobra. Mega, mega, mega dobra. I niedawanie do nie jakby do głównej gry, to jest troszkę tak. No, no mi się to nie podoba po prostu. Okay. Tak uważam, że. Ale że, kupiłeś? Powinna... dodatek? No ją? tak, no bo była, bo, bo była w tym. Delu bo jakby yy, była przecena tylko na wersję deluxe i tutaj w tej wersji deluxe była ta postać. Mhm. No i wersja deluxe kosztowała trzy dychy, a podstawka tam kosztowała normalnie, nie? Więc. Mhm. Yy, więc dokupiłem sobie. Rozumiem. Eee, dobra. Czyli, czyli, Tomku, jesteś zerany, tym, tak? E... E, tak, zdecydowanie, tak, tak, tak. tak. E, szkoda, szkoda, że u mnie nie byłeś, bo mam jeszcze jedną taką karciankę, tylko ona jest strasznie ciężka. Miałem jest strasznie duży próg wejścia w nią. Może jak będziesz następnym razem, to ja ci ją odpalę. To jest taka karcianka, okay. w której grasz? Na argumenty słowne. Ona jest bardzo dobra. No ona, ona miała bardzo dobre oceny, ale ja nie mogę w nią wejść. W sensie. No, nie mogę jej rozkwinić, o co w niej do końca chodzi. Więc muszę cię koniecznie dać. ją sobie kupiłem. Nie powiem ci, jaka to jest nazwa. Zostawię ją sobie. E, faktem jest, że podobno jest dobra, a ja nie wiem. Może tobie bardziej pyknie. E, dobra, więc myślę, że Roguebooka może. Tam, coś no. może z Gentlemanem w nazwie? Nie, 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 nie. E, a może tak. Nie, że w Gentlemanem nazwie nie. Okej. Okay. Nie. E, ja pamiętam, że w rockbooku doszedłem do jednego bossa. Nie, słuchajcie, ten boss miał taką opcję, ale to ty pamiętasz go może. Strasznie się wkurwiłem na to. Wszystkie twoje karty są droższe o jeden i dostajesz co turę dwie karty, które każda daje ci trzymany. Z tym, że jakie je, jak je używasz, to za każde użycie dostajesz dodatkowe dwie karty. Tak. I w, pe w pewnym momencie miałem, używałem je cały czas i nie rozkminiłem, i miałem całą, ta, całą rękę tylko tych kart. Tak, tak. I ja. nie miałem żadnego droła. Nie mogłem nic do, do. nie mogłem nic dołączyć do swojej ręki. I pomimo tego, że miałem. zajebisty ran. Miałem naprawdę zajebiste karty. W ogóle ten boss był na, na miękko. To ja już nie ciągnąłem swoich żadnych kart stali, bo ja miałem tylko te jego I one się jeszcze dublowały. już nie mogłem nic zrobić. Już, już miałem pogrze. I wiedziałem, że miałem pogrze, pomimo tego, że, że on mi mało robi w sumie. E, więc e, chcę tylko powiedzieć, że lubię właśnie jak boss jest właśnie taki fa fajnie pojebany nie? bo to ja jednak nie jest sześć postaci, tylko jest sześć hero pers, czyli że takie możesz wy, wy, jakby wy, wymiksować, że będziesz miał sześć różnych przejść, bo, bo każdy z każdym, nie? Okay. Ale, ale w oryginale są cztery i właśnie można kupić sobie tego piątego mhm. a, sprzedawcę fajnie, e, tak więc e, słuchajcie, no, Roguebooka na, naprawdę Wam polecam, szczególnie, że Tomek mówi, że jest na plusie, zagrajcie sobie, Slay the Spire też jest. No Ja myślę, że osoba, która siedzi w tych karciankach to, to wie o, o czym mówimy. Balatro też rewelacja, Monster Train rewelacja, e, no i ja, ja osobiście i tak czekam na Slay the Spire 2 w przyszłym roku. E, Fajnie, że jest tego dużo. Na kompie jest bardzo dużo tych karcianek. W ogóle ostatnio zauważyłem, że jest bardzo ich dużo, ale no ja nie, nie gram na kompie. Co ciekawe, powiem ci po odcinku. E, będę e, ulała w końcu kupiła laptopa gamingowego. Uhu. E, powiem ci jakiego? Ale to po odcinku. E, fajny ten laptop powiem ci. E, no, więc e, myślę, że rockbooka możemy. Ja... Może czasem ci pożyczy, żebyś sobie pograł jakąś karciankę, która pójdzie na mikrofali. A ja myślę, że każda karcianka pójdzie na mikrofonie, ale nie ma achievementów, więc... No tak, no, no o to chodzi, nie? O to, nie, o to chodziło, że, że, że jakby, wiesz, super gamingowy laptop, żebyś grał sobie w jakieś karcianki i co e, nie Znaczy ma... nie, ale to wiesz, to jest jej sprzęt, nie? Ja mam stacjonarny, to jest jej sprzęt, bo ona sobie wymieniła, bo chce mieć grać w te nowe gry cały czas i, i coś tam, a, a na tym starym laptopie już nie mogło. No, mniejsza to. Zresztą ten stary nie był gamingowy, on po prostu miał być super cienki. Jakieś takie rzeczy. No, dobra. Musimy przejść do kolejnej gry. Ja muszę powiedzieć kolejne, o kolejnej grze i muszę opowiedzieć o tym historię. Bo to jest taka fajna dosyć historia. Czekajcie chwilę jeszcze. Dobra. I mówię. Wyobraźcie sobie sytuację, w której mamy możliwość dostawania gier do recenzji, tak? No to sobie bardzo często jest tak, że widzę sobie jakąś fajną grę. Może, o, zagrałbym w to. I wysyłam zapytanie do, e, wysyłam zapytanie do nadawcy, e, boże, do dystrybutora. No i tam pytam się, nie, czy, 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 czy da radę, nie. No da, i da radę. No i właśnie pamiętam o takim tytule, którym da radę. I, i też chcę wam e, tak troszeczkę pokazać, jak przejebane czasami mamy. Nawet Eee, biorąc takie gry Ja oczywiście sobie zobaczyłem Ale to też ze względu na, na to, że byłem z Tomkiem w tym arcade'ach Że kurde, no pogram sobie w takie arcade'y, nie? Eee, jedna rzecz, to już kupiłem W pudle nowy arcade eee, Może o nim kiedyś powiem, ale na razie nie mogę Przejść pierwszej planszy, jest taki trudny To nieważne, ale Spytałem się o pewien kod Pewnego arcade'a, eee, słuchajcie eee, Gra nazywa się Retaliate. Jakoś tak dziwnie. Eee, w tytule odcinka macie retailer Dobra, e, faktem jest, że nikt nie kupi tej gry. E, gra kosztuje chyba około 40 zł. Jest to e, taki bitem up shooter. Nie? Taka galaga powiedzmy. Chyba tu jest w ogóle idealnie nawiązanie do galagi, bo ma niewiele lepszą grafikę. I właśnie to wszystko tak mniej więcej wygląda, że są właśnie takie samolotniki na górze i wy do nich z dołu strzelacie. Wygląda tak Galaga. E, czyli jest taka strzelanka z widokiem z góry, e, shotem up po prostu, a, no i sobie lecicie. I słuchajcie. I jeżeli tam by się po prostu latało i strzelało, byłoby super. Powiedziałbym, dobra, super gra, niskobudżetowa, jakaś tam, wydawca romans jakiś, nie wiem w ogóle XVI wiek gaming, nie wiem jak, jak, wydawca jakiś pojebany no nieważne, gdyby tak było, byłoby super naprawdę, to, to by było super niskobudżetowa gra takie strzelanie, super zajebiście ale tak niestety nie jest słuchajcie, w tej grze jest coś co po prostu, gdybym wiedział, że coś takiego by było, to bym nigdy nawet nie spróbował tej gry ponieważ jak macie ten swój samolocik to powiedzmy, że on ma 10 naboi. Jeżeli te 10 nabojów wam się skończy, to nie macie nabojów. I macie przycisk pod A, który jest e, tarczą, i ta tarcza odpalana na powiedzmy parę sekund przy strzale powoduje, że wy zbieracie ten strzał, i ma, macie strzały. I w ten sposób. I to jest główna mechanika tej gry. Na ogół, nie macie czym strzelać, musicie czekać, aż przeciwnik na was strzela. Wy odpalacie tarczę, zbieracie wszystkiego strzały i dzięki temu możecie mu oddawać te strzały. Słuchajcie, powiem wam tak, no dawno nie grają w tak ir irytującą grę. No jak ja się wkurwiałem w nią grę i w ogóle kto to. Kto wymyśla takie rzeczy? Ja się pytam, kto wymyśla. Jeszcze ta tarcza, ona ma pewnego rodzaju pasek, więc nie możecie zbyt długo trzymać, bo ten pasek wam schodzi. Nie używacie tarczy, to idzie do góry. No tak, tak jak w wielu grach, więc e, oczywiście na tarczy nie możecie cały czas jeździć, e, no i strzelać też nie możecie no bo musicie najpierw pozbierać te strzały, a wiecie macie na przykład na tym, na tej planszy macie 50 samolocików wszystkie do was strzelają i wy, i wy musicie najpierw zebrać z tą tarczą ich strzały no powiem wam, że dramat, no, no kurwa taki dramat, a jeszcze e, jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście one do was lecą bardzo często więc trzeba je omijać, albo odpalać sobie tą tarczę i sam feeling strzelania jest tak chujowy, jakbym grał na Pegasusie w tą Galagę, ale chyba nawet na Pegasusie ten filmik był trochę lepszy. E, w sensie, że te skoki, ta płynność tego strzelania i tego wszystkiego jest tak chujowa, że to szok. I słuchajcie, ja bym w ogóle nie mówił o tej grze. Ja bym w ogóle ją wypierdolnił do śmieci. Ale po prostu muszę nie powiedzieć, ponieważ wziąłem kod, bla bla, i w ogóle czas mi leci. Muszę powiedzieć o Retailed. Retailed. Ale chujnia. Powiem wam, że straszna chujnia. E, Tomek nie zadał mi żadnych pytań, bo to w ogóle... Po prostu musiałem o tym powiedzieć, więc powiedziałem. Nikomu nie polecam. E, dodam tylko, że... E, dodam tylko, że tu są jeszcze jakieś tam samoludziczki i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że chłopaki mieli pomysł z tym. Spoko. Ale on mi tak kompletnie nie, nie pyknął, że no dawno nie grałem w nic tak chujowego. Autentycznie. I nie wiem, i nawet jak, jak nie wiem, nawet, nawet Rafałowi bym takie gry nie kupił. Tak. Albo Tomkowi, ex Tomkowi. Naprawdę. Nawet ich i bym taki gier nie kupił. Pomimo całej sympatii do nich. Dobra. Eee, Tomaszu, bo jest czas, jaki jest. Yes. My mamy obiady, więc e, trzeba przejść do tematu głównego w takim razie. Dobrze, e, dobra. Przejdźmy. E, przejdźmy. Słuchajcie, dawno, dawno temu był mnie Tomek. Był u mnie Tomek i tak e, odbieram go z lotniska i mówię Tomek mam dla Ciebie niespodziankę, chociaż o niespodziance już wiedziałem wcześniej. Jedziemy do Arcade Clubu w Leeds. E, wejście 18 funtów. E, siedzisz, grasz ile chcesz. Nie wiem ile tam jest tych maszyn, 200, 300 maszyn. E, no i tak sobie chodziliśmy. A czy tam był taki trochę mniejszy, nie? To, tak, powiedziałem, że, 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 poniżej 200, tak raczej ze 150 bym. No dobra, miał... no dobra. Eee, więc, w takim razie było ich trochę mniej, powiedzmy było, że ich 150 i sobie tak pochodziliśmy. Byliśmy pierwsi, w ogóle byliśmy pierwsi, bo tam, bo tam w ogóle, on, bo, bo Tomek przyjechał też wcześniej i on się tam później trochę od, od, odpalał, ten, ten, ten sklep ten arcade więc no byliśmy pierwsi więc mieliśmy duży wybór. Oczywiście graliśmy sobie w ice hockey. Nie, ludzie mówią chyba na to też Cyberg No i oczywiście tak. no. i to nie jest ice hockey, tylko air hockey. No może ta, może Bo tam są tak, bo tak, tam jest tak. przez te dziurki to powietrze tak, wylatuje. do tego tak. Dlatego no, i, no i oczywiście Tomek został zmasakrowany, tak? Tomek ze mną nie przegrał. Został zmasakrowany. Ale to nie jest akurat prawda. nie To nie jest prawda. Dobra, to nie jest prawda. Było bardzo wyrównanie, powiem tak. No i była pierwsza taka rzecz. Pierwszy Arcade, o którym wam powiemy, to właśnie koło tych R Hockey stał taki automat, który nazywa się Dark Escape 4D. No to była kotarka, więc weszliśmy do środka. Oczywiście uwaga, bo tu jest panik, terror w ogóle, czeku można nam dleć i wszystko, nie? No dobra, no to my tam wskakujemy do środka. Oczywiście był to taki shooter, e, shooter na szynach, tak? E, dostajemy broń i co ciekawe, nazywał się 4D. Czemu, czemu ta nazywał się 4D? Bo chuchał na nas i trząsł nami i jeszcze mierzył nasz puls. Tak, i jeszcze zakładały się okulary 3D. Tak, faktycznie były okulary 3D. Dokładnie, więc graliśmy w 3D. Ale można, ale, ale była opcja, bo było też tam napisane, że jeżeli ktoś się nie czuje na te 3D, że ma tam nudności czy, czy, czy inne yy, schorzenia, to yy, była opcja, żeby zagrać tę grę 2D, wtedy można było grać bez okularów. Dokładnie. I. I my tak bez, znaczy nie, my oczywiście graliśmy w 3D, e, pomimo tego, że Tomek sprzedał swojego wiara, bo żygał na nim, ale tu się zaparł i, i, i grał, szczególnie, że trzyma mnie za rękę cały czas, więc jak coś, mogłem I, go i, reanimować. I, rzygałem, i rzygałem, rzygałem w bok po prostu, żeby na maszynę nie pójść. No dobra, i słuchajcie, no o co chodzi, mamy jakieś tam plansze. Tam chyba nawet w pewnym momencie wybierało się te prasze, z tego co się. Tak, tak, tak. Można było, można było w różne strony. No i co? No i chodzi o to, że jakaś kobieta coś tam cały czas wrzeszczała, że o Boże, atakują o coś tam, coś tam, i oczywiście my strzelamy do różnych dziwnych, fajnych rzeczy, jak w tych takich shooterach e, jest. Jeżeli chodzi o jakiś tam wiaterek czy coś, to spoko. Automat był dosyć głośny, mam wrażenie. E, natomiast, słuchajcie, no grafika była całkiem niezła. Ja bym nawet stwierdził, że grafika w tym była całkiem niezła. Eee, czy coś takiego fajnego zapamiętałem to że, to, że moglibyśmy mogliśmy krzyżować nasze promienie, tak Tomku? tak, mogliśmy i jak krzyżowaliśmy promienie, to wtedy byliśmy bardziej skuteczni, czyli e, pogromcy duchów nie byliby z nas dumni mm, dokład... nie, no ale to one, on, oni w, w tej jakiejś tam części krzyżowały te, żeby coś tam złapać jakiegoś duszka Wydaje mi się. E, faktem jest, że oczywiście tak. Jak skrzyżowaliśmy promienie, to te strzały były mocniejsze. No ale wiadomo, Tomek tam trzymał bardziej swoją stronę, ja swoją stronę. I jak był jakiś boss czy coś, e, no to bawiliśmy się w to. E, co jakiś czas ktoś tam, znaczy jakiś dzieciak mnie szturchał, czy już skończyłem, czy nie. Tam ludzie czekali. Słuchajcie, my przeszliśmy cały ten arcade e, Dark Escape 4D, to się nazywa. Ja widziałem te automaty. Nie tylko w tym miejscu, ja widziałem jeszcze w innym miejscu, oczywiście za highs. I powiem wam tak. Jeżeli, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o takie strzelanie, właśnie na celowniczkach, to to było całkiem niezłe. To było graficznie dobre, to się fajnie strzelało, walki z bossami były w porządku, i bardzo mi się podobało to, w, e, w zupełnie inną. E, bardzo mi się podobało to, w zupełnie inną. Znaczy, zupełnie inaczej miałem z inną grą, że w tej grze, w tym Dark Escape. Ja miałem wrażenie, że jak my dostajemy obrażenia, to po prostu my dostajemy obrażenia, bo zasługujemy dostawać te obrażenia. W sensie, że gra nas nie oszukuje. W sensie, że jakbym miał tam wydawać prawdziwe pieniądze w tym automacie, wrzucać te kojny i bym ginął. To bym ginął, ponieważ no, nie znam tej gry, musiałbym się ją trochę wyuczyć i tak dalej. Zobaczyć, jak ci posowie latają, jak te rzeczy latają, i tak dalej, i tak dalej. Fajne jest to, że po każdym takim akcie było napisane, że na przykład najczęściej był to Tomek. Że jest spanikowany, bo miał wyższy puls niż się. albo mu tam skaka w trakcie gry ten puls. Eee, I to było dosyć ciekawe. Nie, nie wiem, czy to miało faktycznie. Nie myślę, że, że tam nie, nie było co oszukiwać. Pewnie tak miało. Może Tomek po prostu nie miał jakiegoś niewyobrażalnego pulsu, tylko może w stosunku do mnie ten skok był u niego większy. Może nawet o jeden. Ale już gra musiała jakoś wybrać, więc na ogół wybiera Atomka no i tam mu pisali, żeby countdown, nie, albo jakieś takie rzeczy no to było taki feature tak do było. tego Tomku? Znaczy no też ciekawostka, że e, na koniec gry okazało się, że gra w finałowe starcie z bossem może mieć różny poziom trudności od mhm. robienia czegoś, o czym gra nas nie poinformowała wcześniej więc tak naprawdę pierwsze przejście gry w ogóle skończyliśmy porażką. Znaczy, ukończyliśmy ten tytuł, tylko jej zakończenie było tak naprawdę porażką. Tak, tak. tak, e, tak, tak I gra tak. nam powie, dopiero wtedy powiedziała, co tak. mieliśmy zrobić, tak, 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 tak. E, żeby ukończyć ten tytuł z sukcesem. Tak. I okazało się właśnie, że byliśmy że, e, bardzo trudne, ten, ten poziom z, z finałowym bossem. Hmm. E, tam trzeba było jedną rzecz zrobić poprawnie, żeby. Po pokonaniu bossa przejść grę, i my, my nie daliśmy rady tego zrobić. E, więc, więc, też taka ciekawostka, że, e, że, że nawet jedno ukończenie tak naprawdę nie, niekoniecznie dało nam możliwość ukończenia gry. Więc e, e, no rozwijają się te arkady. Rozwijają się te arkady i powiem Wam, że właśnie to był dosyć fajny feature. Ja jeszcze tam rozkminiłem jedną rzecz. E, dzięki temu. E, no tam trzeba było strzelać w pewne miejsca i dzięki temu ta walka z ostatnim bossem mogłaby być łatwiejsza, tak? E, no ale to i tak e, no dowiedzieliśmy się faktycznie pod sam koniec, no i wyszła jak wyszło, tak? E, no I to możemy zostawić, więc ogólnie jeśli będziecie mieli do dyspozycji taki automat z Dark Escape 4D, 4D kotarka, coś tam, bardzo fajny shooter, celowniczek na dwie osoby i moim zdaniem dobrze zrobiony. Widać, że w miarę świeży. Chociaż on może mieć z 5-6 lat, bo ja chyba wtedy widziałem go w jakimś tam miejscu. Ale to jest dobrze wykonana gra i bardzo fajna. Przechodzimy do kolejnego automatu. Ja tutaj Tomku tą jed, ten jeden zostawię na koniec. Ten taki. Ten najlepszy. najlepszy. przejdziemy do czegoś takiego, bo też, też zrobiłem zdjęcie. Gra nazywa się Golden Eggs. Eee, czyli co, czyli e, to był ten taki ten, że sobie chodziliśmy w 2D e, trzema bohaterami, wybraliśmy jednego z trzech w, i to był ten, że. E, znaczy, to jest w ogóle klasyk. Klasyk, tak? no chyba klasyk, e, tak. Abs absolutny klasyk. E, mówiąc szczerze, e, ja w niego zagrałem dopiero na arkadach co prawda troszkę wcześniej, ale, ale nadal w takim miejscu, mm -hmm. że w czasach, kiedy on wyszedł, to, to, to w niego nie grałem. Mm -hmm. Nie było też takiego automatu u nas, przynajmniej na, na, na w tych, których ja bywałem. Więc, więc fajnie było taki, 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 takie coś przejść. No i faktycznie no jest to, jest to, jest to ciekawostka pograć 86... 89. rok, tak 89. rok. No... Eee, Ciebie na świecie nie było. Nie, jeszcze, już, byłem, już byłem, już byłem. Dwa lata już miałem. Już byłeś? No, byłem, byłem. Eee, ja wiem, że wyglądam tak, tak. młodo. Spoko, dziękuję. dziękuję. Ale, ale już byłem. E, tak, no i oczywiście tutaj w Golden Goldenex, tak, czyli wybieramy chyba sobie tam, e, był Krasnolud, pamiętam, jakiś Barbarian był. Tak, i Czarodziejka. I Czarodziejka, tak, no i, no i co, no i chodzicie sobie klasycznie w prawo, w lewo, nie, tak jak w tych, w tych side-scrolling, hack and slash, to, 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 to tak go nazwali w ogóle, side-scrolling, hack and slash, nie? może pierwszy hack and slash. E, no i co, prawo, lewo grafika wyglądała jak, no jak gówno, nie oszukujmy się, no nie wyglądała zbyt dobrze. E, no, jakiś tam klimat jest, tak e, i powiem wam, że strasznie nam, e, strasznie nam się to szybko skończyło, nie, ten Golden Axe Tak, tak, tak. Ja tak. Znaczy trzeba przyznać, że umieraliśmy wielokrotnie, więc gdybyśmy mieli tak, tak. za to płacić, no to to, to by wyglądało inaczej. A że tak. po prostu przy każdej śmierci klikaliśmy tylko Insert Coin i, i, i monetka wpadała, no, to, no tak, tak, tak. to udało nam się go w miarę, w miarę szybko przejść. No tam jeszcze fajny jest ten motyw. Ujeżdżania tych różnych stworzonek, bo tam można było zabijać jeźdźców, i wtedy wsiadać i można było albo walić z dzioba, albo tam też był taki smok, co pierdziela firebolami. Więc, więc no to też, też taka ciekawostka, że, że, że już w tamtych czasach takie mechaniki były, i, i to, to było fajne. Mhm. No i oczywiście jest friendly fire, o czym, o czym często, często zapominamy. E, więc często któryś z nas bił drugiego. E, tym bardziej, że, że wiele tych ataków było obszarowych. E, także także, no ale, ale no, no, klasyka absolutna. E, przyjemność duża właśnie prze, przejścia czegoś, co, co, co z, gdzieś tam zrewolucjonizowało cały, cały gatunek 30 lat temu, nie dokładnie. Tak, myślę, że fajnie się w to bawiliśmy. E... Było okay, było ok, chociaż e, moim zdaniem za szybko się to skończyło. No i oczywiście, wszystko to było takie bardzo prymitywne, prawda? E, bardzo było to prymitywne, no ale 89 rok myślę, że jest to do e, wybaczenia. E, przejdźmy do kolejnej gry. Kolejną grą będzie NBA Jam Tournament Edition. I to było ten. E, Tomek tam wchodzi. O, NBA, może zagramy. Dobra, później zagramy. No i w końcu tam wróciliśmy i zagraliśmy. E, bo ty, Tomek, chyba grałeś wcześniej w ten tytuł, tak? Tak, tak, tak. No właśnie. To był automat, y, który, który akurat u mnie na osiedlu był. Mhm. I to jest też automat, y, który. Y, w którym mieliśmy takiego kolegę, który był generalnie słaby we wszystko. Y, oprócz tego NBA, nie? Okay. I generalnie y, to były takie czasy, gdzie jak się miało jakiekolwiek. Pieniądze to zazwyczaj starczało na dwie gry, ale przysiadywało się w tych miejscach. tak? Ktoś nowy przychodził, ktoś miał więcej kasy, jakieś tam dzieciaki czy coś i się po prostu patrzyło, jak inni grają. I myśmy często właśnie chodzili, tym bardziej, że on był w to tak dobry, że ciągle tam ktoś do niego dołączał, żeby mu skopać tyłek, a on z nim wygrywał. Więc potrafiliśmy całymi godzinami tam siedzieć i patrzeć, jak on wygrywa z jakimiś tam ludźmi z dzielni. Mhm. I to była nasza rozrywka. Więc ja sam zawsze byłem w to słaby, zresztą, zresztą koszykówka to jest taki mój, e, mój nemesis, jeżeli chodzi o gry sportowe. Ja bym bardzo chciałbym umieć w to grać, ale bardzo nie umiem. No. E, a on w to wymiatał. I, i, ale, i, I po prostu te godziny, jakby spędzone patrząc, e, jak ten niepozorny, chudy, rudy, piegowany chłopak. Kopie tyłki innym, innym ludziom to takie wspomnienie, miłe z dzieciństwa. E, tak, no jak wiemy, NBA Jam, dla mnie to jest taka karykaturalna gra trochę, nie? No bo ja mam wrażenie, że. Oczywiście, tak, tak, tak. Że oni mają w ogóle te głowy takie trochę większe niż te ciało. E, chociaż graficznie to wyglądało naprawdę sensownie. E, mógłbym sprawdzić w sumie z którego roku jest ta gra, tylko mam tutaj coś innego odpalone. E, faktem jest. Że nie podobało mi się e, jednak w tej grze to, że grało się tylko jednym zawodnikiem. I nie wiem Tomku, czy ty mogłeś grać większą ilością zawodników, czy nie? W sensie, wiesz, nie, nie. sterowałeś tylko jednym zawodnikiem, e, bo to było 3 na 3. A tymi dwoma sterował komputer i nie, mo nie mogłeś zmieniać swojego zawodnika. Nie, ale mogłeś, jeżeli wciskałeś przycisk na przykład do podania, to oni tobie podawali. No tak, podania. czyli wydałeś im takie jakby komendy, tak? Czyli, czyli biegałeś jednym, ale st mogłeś sterować innymi. Mhm. E, Okej, okay. w porządku. W związku z tym e, myślę, że e, myślę, że właśnie to i tak mi się nie podobało. Bo ja jednak wolałem ten. Bo bardzo często było tak, że ja po prostu podawałem piłkę i ten. I jak nie, nie dam żadnej komendy? to oni sobie w dwójkę albo w dwójkę sobie rozegrają i po prostu se rzucą i po prostu będzie punkt, nie? E, więc czasami myślałem, że jestem w ogóle takim popychadłem. Mogłoby mi nie być, nie? Więc to mi się troszeczkę nie podobało. Mam wrażenie, że w większej ilości graczy ten tytuł by bardziej siadł. Znaczy, wydaje mi się, że jeden versus 1 to jest, to było średnio dla mnie. E, tutaj dwa versus 2 to już by było spoko. To, to tak powinno być moim zdaniem. Eee, no, 94 rok, słuchajcie. Ta gra wyszła w 94 roku. Eee, no i co, tutaj nie pamiętam, kto wygrał. Chyba wygrałeś, ale nie jestem pewny, Wygrałeś, czy nie? Tak, ale o, o jeden punkt. O jeden także że też, też było dosyć, tak. dosyć napięte na rywalizacje. Eee, no, no i oczywiście wiecie, no, to jest NBA Jam, czyli to taki luźny NBA, więc. Bardzo często jakieś e, rzuty za połowę wchodzą, albo tego typu rzeczy. więc, więc e, dla mnie to jest wszystko spoko. E, I słuchajcie, przejdziemy teraz do, e, do kolejnej gry. Ja tą grę bardzo lubię. E, ja tą grę bardzo lubię, ponieważ iż ish... ja grałem, ja, bo ja mam, ja mam z nią historię. Jest, są to x meni e, czyli taki beat'em up. Na, na 6 osób ogólnie. Znaczy, e, taki pierwotny automat, na którym ja grałem, był na 6 osób. I normalnie mieliście taki, jakby, taki okrąg, takie półkole, e, gdzie każdy miał swoje stanowisko. Był duży e, monitorek na środku. I jeszcze miałem fajne, bo przy każdym, przy każdym, e, to, nie, to nie to, co stopkiem e, grałem, to nie ten sam automat, ale właśnie t, przy tym, przy którym ja grałem, na przykład drugi player mógł grać Kolosusem. I tylko kolosusem. I on koło drugiego, e, koło ko swojego tego. S, mm, e, tych swoich przycisków, e, tych, tych swojej gałki, miał narysowanego kolosusa i normalnie jakieś tam. Ale on był na czterech graczy. Tak, nie? tak, tak. co e, Ty mówisz? Ten, co. Że były cztery, cztery drążki. Nie, nie, nie. Znaczy ten, na którym my graliśmy, tak. Ale ja mówię o tym swoim, który byłem w Polsce. Tam, gdzie mieszkałem, jak byłem małolatem i mieliśmy taki gradołek i tam była ta maszyna pełna. Ten pełny okay. Xbox. Tylko mówię po prostu o nim historię. I na przykład pamiętam, okay. że właśnie drugi był Kolosus, i tam Kolosus narysowany, jakieś tam strzałki czy coś, jakaś mała historia. I po prostu przy każdym stanowisku był kto inny. Wiem, że na przykład e, Stormy była czwarta, ostatni był Knight, e, Clow, Crawler, e, gdzieś tam był Wolver, Wolverine. I, I to właśnie było fajne, nie? Czy jak. jak Stanęłeś przy trzecim, no to grałeś w Wolverainem, nie? Nikim innym nie mogłeś. Chyba, że zmieniłeś na pierwszy, czy coś. To było fajne. To mi się bardzo podobało. I ten sam X-Men właśnie testowaliśmy sobie z Tomkiem. Co ciekawe, ten X-Men od Konami był na cztery osoby akurat. Więc pomimo tego, że jest sześć charakterów w grze, można było grać tylko 4, a Oczywiście my graliśmy sobie w dwójkę tylko, więc sobie przechodziliśmy. No i co, no i normalny beat'em up, idziemy sobie w prawo, zabijamy. Ja grałem. Kolosus jest dla mnie najlepszą postacią, bo on ma fajny okrzyk, który rozwala wszystkich dookoła. Ja pamiętam, u mnie w grind właśnie jak sześć osób grało, to było kozak, jeszcze 50 groszy się wrzucało i się grało. To po prostu było rewelacyjne i był taki bardzo długi monitor do, do tego, szeroki, w sensie. Eee, no, to było bardzo fajne. Mm, Mi z tego tytułu. Eee, jeżeli, jeżeli możemy go rozwinąć i zrobić z niego jakąś taką recenzję, to bardzo mi się podobało to, że to jest naprawdę jeden z takich bardziej sprawiedliwych tych bit ty Ponieważ nawet walki z bosami, pomimo tego, że oczywiście boss, 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 to spokojnie dawaliście radę, nie? W sensie, że oni przeciwnik nie oszukiwał, ten, ci bosowie nie oszukiwali, oni naprawdę nie byli jacyś mocno dokoksowani. Oni dosyć szybko ginęli. Mieli swoje ciosy i tak dalej, i tak dalej, ale w pewnym momencie, jak zaczynają mrugać, to już wiadomo, że, że już to życie im schodzi i zaraz będą e, odpadać. E, Nanta gra zajęła, nie wiem też chyba około 40 minut, wydaje mi się. Tak, coś, coś, coś takiego. E, tak. No i nie wiem, no myślę, że mi się super podobało. Jak Tomku się podobało tobie ten x Nie, no to klasyczny X-Men, no to jest, to jest mega, me, mega, mega tytuł i mega też dużo wspomnień z, z animacjami z dzieciństwa, więc, więc ja zawsze, zawsze bardzo chętnie. Mm -hmm. e, poza tym można grać Wolverinem, więc what's not to like? E, e, ja tylko... Ale znaczy, no. chciałem tylko dodać, że to jest 92 rok. Eee, 92 rok i wyszło to na Xboxa 360 i na PlayStation 3. Pięknie. Pięknie. Ale y, ja się najlepiej bawię w te gry na automatach mimo wszystko. Jakoś... No tak, 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 tak. E, chyba, że po prostu można by było w końcu zainwestować w tego arcet Tak to będę za mną chodziło, może kiedyś w końcu to kupię. E, pełne przejście tej gry widzę na YouTube zajmuje 37 minut. E, no, myślę, że tyle no, więcej, mniej więcej tak to, e, tak to więcej to mogło wyglądać. E, no, więc w skrócie, no, to jest naprawdę świetne, świetna, świetna gra tego typu. Naprawdę świetna gra tego typu i naprawdę polecam ją. A Słuchajcie, kolejną. Kolejną grą. Eee, o Boże, ja nie wiem jak to się nazywa eee, Tomku, chodzi mi o te pontony e, Dobra e, One się nazywają Z tego co widzę ten automat nazywa się Tubin eee, Dobra e, Pamiętasz Tomku tą grę? Tak, oczywiście Dobra, to, to popowiadaj Dostałem ty, strasznie ty... wpierdol Aha, tak, dostałeś strasznie eee, wpierdol no. to, to jest tak to jest um, taki powiedzmy rodzaj raftingu. Znaczy, gra jest um, o tym, że, że jakby wsiadacie na taką tą oponę e, do, do, na wodę, czyli dupkę wsadzacie do środka takiego donata i macie nogi na zewnątrz i ręce. E, no i ręce, ręce macie w wodzie e, i e, piz polega na tym, że spływacie taką rzeką w dół. E, I możecie machać tymi rączkami. Jakby skręcając waszym pontonem w lewo lub w prawo, ale możecie też tak zrobić, że jakby zakręcacie, czyli jest możliwe płynięcie trochę w górę, w górę tej rzeki. Czyli nie tak, że jak już spłyniecie, to już jest pozamiatane. Oczywiście no, rzeka jednak ma jakąś siłę, więc nie jesteście w stanie przepłynąć jej całej z powrotem, tylko mm -hmm. tylko jakiś tam fragment. Mata. No, i macie na, tym, na, tym, na, tych, na tej rzece poustawiane bramki, za które dostajecie punkty, jeżeli przez nie przepłyniecie. Dodatkowo są różnego rodzaju skarby, które możecie zbierać również za punkty. No i cały pizza polega na tym, żeby jak najszybciej dostać się na dół, bo jeżeli dostajecie się na dół, to blokujecie przeciwnikowi górę ekranu, przez co on nie może jakby zdobyć tych rzeczy u góry. Więc z jednej strony trzeba być szybkim, a z drugiej strony trzeba jak najwięcej, właśnie, zbierać tych skarbów czy przepływać przez te, przez te bramki. Dodatkowo na plansze są różne przeszkadzajki, które powodują przekłucie, jakby waszej tej opony, przez co wy dostajecie obrażenia, potem tracicie życie, jeżeli tracicie życie to wasza postać przez jakąś chwilę jest nieruchoma w sensie nie możecie nic z nią robić a co za tym idzie nie możecie zbierać tych punktów więc trzeba uważać właśnie na te przeszkadzajki można na siebie wpadać nawzajem z innym graczem, wtedy się odpychacie co, co, co często właśnie jest ważne przy przepływaniu przez bramkę bo przepływając właśnie możecie wypchnąć gracza poza bramkę i obaj Przepłyniecie, jakby jeden przepłynie przez, drugi na, na zewnątrz, nie dostanie punktów. Więc taka, taka dosyć, dosyć ciekawa rywalizacja. E, wydawało mi się, że mniej więcej kułem o co chodzi, ale Krystian mnie totalnie po prostu tutaj rozjechał. Tak, tam. E, jeżeli chodzi o tę produkcję. Tam były, ta chyba tylko były dwa przyciski, nie? Prawo i lewo. Tak, w się sensie, że. Prawo i lewo, tak. E, łapka. Prawa łapkę w lewo i łapkę tak. w prawą. I, I to tyle, i to było, tam nie było żadnych gałek, nic. E, to faktycznie, e, Tomek, Tomka rozjechałem. E, gra z 88 roku. Więc już miałem rok. E, I ona właśnie wyszła na Atari, na Commodore. Akurat Commodore miałem, ale nie widziałem, nie, nie miałem tego. Faktem jest, że przyjemna gra. E, przyjemnie się w to grało, pomimo tego, że wygrałem. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, i przejdziemy teraz chyba do przedostatniej naszej pozycji, czyli przechodzimy do drugiego shootera na szynach, czyli klasycznego wręcz bym powiedział, czyli pierwszej części The House of the Dead. No nie wiem, Tomku, ty chcesz powiedzieć coś o tym? Ja mogę. Ty. Znaczy, House of the Dead to jest, to jest klasyk. Klasik, klasik. Mamy, mamy pistoleciki, pojawiają się rzeczy na ekranie, strzelamy sobie do nich i, i, i musimy uważać, co, co tam się dzieje. Mhm. Często tam też jest jakaś piękna kobieta, którą trzeba uratować. Często są jacyś ludzie, którzy, którzy są złapani przez zombie czy inne potwory. Eee, i, I też można albo tego potwora ostrzelić, albo jeżeli krzywo strzelimy, to zabijamy tego gościa. Więc, więc tam różne jakieś takie rzeczy można robić. Eee, właściwie, no, no poza, poza faktem, że, że jest to klasyka, no to, to ciężko mi coś powiedzieć, <laughs> powiedzieć takiego sensownego. Chodzimy, znaczy no to jest ten shooter na, na szynach, chodzimy od punktu do punktu. Dosyć dużo tam było w sumie gadania, tak powiedziałbym, że z połowy czasu żeśmy oglądali jakieś cutscenki, a tylko tak połowę czasu graliśmy. Dużo jest takiego taki no szalonego tego strzelania, tym bardziej, że z tego co pamiętam, tam się przeładowuje celując bronią poza ekran. E, więc czasami po prostu, e, wiedząc, że jest dużo przeciwników, oddawaliście jeden strzał już był reload, bo e, wiedzieliście, że sześć wam, pięć, które zostało wam w pistolecie, to wam nie starczy. E, więc, więc jakieś takie, takie były szalone ruchy. E, no i właśnie, e, i właśnie chcę o tym i... powiedzieć, właśnie o tym strzelaniu w The House of the Dead, bo, bo bardzo mi się nie podobało to, że słuchajcie, tam reload polegał na tym, że musieliście tą, ten pistolet, który trzymacie w ręku, przechylić go do dołu na przykład, tak. I to by wasz reload. I bardzo często musiałem go... Znaczy w ogóle tak, strzelacie bardzo szybko i szybki reload. I w, w sensie, że te reloady były naprawdę e, e, szybko. Często, Boże, często, bo, bo macie tylko sześć strzałów, więc e, strzelacie do dołu, strzelacie do dołu, strzelacie, i tak cały czas do dołu wkurwiało mnie. To naprawdę mnie strasznie to, to wkurwiało, że taki był reload. E, moim zdaniem powinno być to właśnie zrobione jakimś przyciskiem, albo albo no nie wiem, no. Znaczy, ja wiem o co w tym chodzi, tak? Że od dołu tam wrzucacie, na przykład. Możecie do góry wnieść ten pistolet i od dołu wychodzi na to samo, w sumie. Ale bardzo, bardzo moim zdaniem było to nieintuicyjne. Wolałbym coś, co się tam, nie wiem, naciska, albo coś, cokolwiek. Albo nawet, nie wiem, jak w girsach, jakiś pasek jest i muszę go zatrzymać. No cokolwiek innego niż, niż machanie do dołu, bo strasznie było to dla mnie irytujące, tam komuś <laughs> znaczy, no tak, no, y, chyba w time jest y, no, stopą się nie y, aktywuje. A to pewnie ta, time y, wychyl, crisis, wychylenie. już nie wiem, myślałem, że time crisis. No, w każdym, w każdym razie jest taki o policjantach i tam jest taka metalowa y, y, zapadnie, którą, którą trzeba kliknąć nogą, mhm. y, żeby się wy, wy, wychylić. I jak się o, odklikacie, to, to wasza postać się chowa, reloaduje a jak, jak właśnie uderzacie to, to, to się wychylacie, możecie strzelać ten, ten jakoś system mi się bardziej podoba, mhm. że tu się jednak skupiamy na celowaniu tylko a nie, a tak właściwie przy, przy, każdy, przy każdym reloadzie musimy tracić kontakt z przeciwnikami których jest często bardzo dużo którzy bardzo szybko atakują którzy dają bardzo małe okno na to żeby, żeby jakby ich skontrować i jeszcze trzeba trafić często w, w odpowiednie miejsca, bo rzucają was siekierą albo coś, e, więc, e, więc tutaj e, tutaj wydaje mi się, że to jest taki typowy automat do wyciągania kasy z dzieciaków. E, że, to, że to naprawdę albo jesteście kurde mistrzami i faktycznie tam to obczajacie, albo się. jesteście kaszulami. To, to po prostu tych, tych monet trzeba wrzucić dużo, bo pamiętam, że myśmy bardzo dużo tam tak, ale e, to, żyć odnawiali sobie. Ale to właśnie ja ch właśnie chcę powiedzieć, że w stosunku do tej pierwszej gry, o której mówiłem, a właśnie a, a the House of the Dead, ja mam wrażenie, że the House of the Dead był bardzo niesprawiedliwy. W sensie, ja czasami nie wiem, czemu zginąłem, czemu, e, e, co zrobiłem nie tak, że coś na mnie poleciało, ja strzelam do tego, nie mogę tego zestrzelić, I, tak. Miałem wrażenie, że właśnie gra jest nie fair, właśnie jest nastawiona na hajs, na te żetony. Jakbyśmy jakbyśmy musieli tu wrzucić faktycznie jakieś żetony, no to mogłoby być problem. Więc bardzo mi się nie podobał ten poziom trudności. Nie wiem właśnie, czy on był taki sprawiedliwy, czy po prostu no, nastawiony na to, żeby ludzie wrzucali w ten automat, tak? Eee, więc bardzo mi się to nie podobało, tą. Rozumiem. Znaczy to ja... To jest klasyk. Czasami w tak, gra się dlatego, że są klasykami. No tak. ehm, natomiast też, też nie był to na pewno mój ulubiony tytuł tam. No tak. E, okej. Okay. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego najlepszego w ogóle tytułu, który rozjebał wszystko. Naprawdę rozjebał wszystko. To jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba graliśmy w wirtual tenis, prawda, Tomku? Nie. Ja nigdy nie grałem w tę grę. E, nie wiem w ogóle co to tenis. E, I nie. A okej. Okay. No to to okej. Okay. Dobrze, to w takim razie jeżeli nigdy w to nie grałeś, to ciekawe. E, no to przejdźmy. Przejdźmy do gry, która chyba była. Nie, no po prostu Krystian się chciałam wam bardzo pochwalić, że rządzi w tenisa i jest to prawda. E, Uff. Uff. Przyzna przy przyznaję tak że niezależnie od tego, kim grał, to, to po prostu rozpierdalał mi totalnie. Ja... Ale ja miałem wrażenie, że ty nie znasz tych mechanizmów, wiesz? Nie, kompletnie. Chce w sensie... się. Eee, Musiałbyś. To, za... to, to... No, mów, mów. Był, to, to był po prostu pogrom. Ja, ja dostawałem gwałt, taki, gwałt. taki la, la, lanie, tak. I Krystian mówi: To, co zagramy jeszcze raz? I ja mówi: Tak, jeszcze raz. I dostawałem taki sam gwałt i jakby to nic nie zmieniało, nie? Mm -hmm. więc, więc tak. No nie umiem, nie umiem. Krystian umiał i, i zrobił to dobrze. No tak, tak, tak. To akurat, to akurat nikogo nie dziwi. A jeszcze zagraliśmy w piłkę nożną. Tylko kurde, ja nie pamiętam jak ta ale piłka... Taki, taki jakiś, to był taki jakiś dziwny tytuł. Tak, to był jakiś taki eee... dziwny tytuł, ale ja już grałem, ja w Polsce grałem w tą piłkę nożną. Słuchajcie, ta piłka nożna polegała na tym, że jeżeli, e, oczywiście państwami się grało, jeżeli podchodzicie do pola karnetko, to macie taką informację, shoot, naciskacie shut i macie przez chwilę bramkarza i celownik i musicie tym celownikiem gdzieś tam uderzyć i uderzacie i coś tam i może pada bramka. I to było dosyć ciekawe i tam, znaczy chcę tylko powiedzieć, że ja grałem w Polsce na tym automacie 20-30 lat temu i to było zawsze to fajne. Nie było, to nie było Sensible Soccer dla, dla nie, tych, nie, nie, którzy mogą kojarzyć, kojarzyć, to nie było Sensible Soccer, to było coś jeszcze innego. Coś jeszcze jednego w 2D, ale nie z góry, tylko tak z boku. 2D szło się albo w lewo, albo w prawo tymi zawodnikami. E, no i to było dosyć ciekawe, w sensie, ja, go, ja po prostu, to była moja no, nostalgia, taka trochę. E, ta. e, ja tylko chciałbym powiedzieć jedną rzecz a propos całego tego e, miejsca: e, że e, tak jak w innych tego typu atrakcjach, jest sporo maszyn typu pinball. Tak, tutaj było ich bardzo mało, z czego jeszcze część nie działała, bo chyba było 6 tylko tak. stołów, a Z2 były wadliwe. Iron Maiden. A te, a, a te, które działały, to były mocno średnie. Więc, jeżeli jesteście fanami tego typu atrakcji, a ja jestem, to akurat nie polecam Wam tego miejsca. Te, w których byliśmy wcześniej, czy, czy chociażby to, które jest w Krakowie. To, to są dużo, e, dużo fajniejsze. Czyli tamto, tam czyli te miejsce średnie ci się podobało? Nie, tylko, tylko chodzi o, o sam, same pinbole. Pinbole, okay, dobra. Że, okay. że, mm -hmm. że, że pod tym względem po dobra, prostu dobra, jest naprawdę było słabo. Okej, okay, no, no tak, tak, średnio. A czy był jeszcze jeden ten na górze? Z Street Fightera, tam gdzie były te bijatyki. E, tak, no ale, no ale to jest, nie, nie ma nic z pinbolem wspólnego. Nie no jak, no był pinball Street Fighter. To ja nie pamiętam. W pokoju, gdzie były bijatyki. Tam był Tekken, ten duży. No, był, I był no. wrogo, był stół ze Street Fighterem. Okej, okay. ale to By... nadal jakby. No siedem, no, 7, wału, no okej, okay. jedno więcej. Dobra, no. Faktem jest, jeszcze ja na przykład lubię sobie pograć w Guitar Hero, to się nazywa Guitar Hero Arcade. No i dobrze to działa, dobrze to działa i właśnie to jest fajne w tym Guitar Hero, w tym arkadowym, że w odróżnieniu od tego, jak graliście na przykład w domu w Gitar Hero, może ktoś gra w domu w Gitar Hero, że w tym arcade'owym macie głośniki, one fajnie na Was od razu walą, więc jesteście bardzo blisko głośników. To jest fajne, jedna rzecz. Druga rzecz, tam tamcie ekran dookoła mieni, w sensie, że tam są takie LEDy dookoła tego automatu, i to dodaje Wam taki fajny, e, fajny wy wydźwięk tego, że faktycznie jesteście kurde e, e, na, na jakimś koncercie, no i są jakieś takie dziwne światła bardzo blisko Was. One są czasami bardzo e, mocno. Bardzo intensywna, jeżeli chodzi o oświecenie, więc bardzo, e, bardzo mi się to podobało i e, lubię tego typu rzeczy. A gitar hieroguł nie lubię i zawsze uwielbiałem ten tytuł, więc e, fajnie, że coś takiego tu było. E, tak to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz to. No dobra, kremala la krem, więc przechodzimy do finału. Ech. Słuchajcie, gra, która rozjebała i którą polecamy każdej osobie, ale tylko i wyłącznie jako arcade. Dwa, wydaje mi się, że raczej jako arcade, a już na pewno. Muszą być to dwie osoby. E, nazywał się Puzzle Łopoko. Łopoko. Nie mam tak napisane. Łopoko. E, I Tomku, ty mówisz teraz, co to w ogóle jest. E to jest taki bardzo mocno rozbudowany symulator łączenia kulek tego samego koloru. Ja tylko dodam, 98 rok. No. Z tym, że wyrzucanych przez was w postaci takiej trochę wyrzutnie, jak jest właśnie w pinballach. Czyli macie taką sprężynkę, którą naciągacie, wiecie, jaki kolor wystrzeliwujecie, i, i musicie naciągnąć odpowiednią, jakby mocą, żeby trafić lobem tą kulką w to miejsce, w której usuniecie dany kolor. I ideą jest to, żeby wyczyścić planszę. Jeżeli zaczynacie grę lub przegracie, to na pierwszej, na, na pierwszej planszy po starcie czy tam przegraniu e, macie pokazane e, trajektorie tych kulek, więc jest trochę łatwiej, mhm. ale już potem to znika i musicie sami, sami wiedzieć, e, gdzie to leci. Co więcej, jeżeli e, o, obo, obaj gracze czy, e, strzelą w tym samym momencie z dużą siłą, to te kulki się zderzają w locie i spadają tam, gdzie się zderzyły, więc, więc to jest tragedia, więc trzeba to robić na zmianę. Ale gra nie czeka, więc nie możecie po prostu w nieskończoność czekać ze swoim strzałem. I jeżeli strzeliliście, to żeby dostać nową kulkę, to wasz kolega lub koleżanka muszą również wystrzelić swoją kulkę. Ja, I... ja jeszcze tylko dodam. O... Będziesz zaraz kontynuował tą Ja tylko dodam, że tak jak Tomek powiedział, że jak w, w trakcie gry ten poziom będzie się zwiększał, w związku z tym nie będziecie widzieć. Gdzie dokładnie celujecie, tak? Eee, ale jeżeli zginiecie, to ta opcja do was wraca, tak? Że, a, dobra, tak. E, czyli. Powiedziałem czyli... To. A, powiedziałeś to, dobra, ok, bo myślałem, <laughs> że powiedziałeś w jedną stronę. Dobra, mów, mów dalej. Eee, no i w ogóle całość dzieje się pod wodą, więc tam sobie w tle pływają rybki, jest bardzo taka eee, uspokajająca atmosfera. I właśnie na tych trudniejszych poziomach pojawia się też łódź podwodna, w którą trzeba uderzyć dowolną kulką albo jednego albo drugiego gracza. I w tym miejscu, w którym zostaje nie to ona jakby świeci takim światełkiem trochę jak UFO i zjada wam kilka kolumn tych klocków, więc to jest bardzo przydatne. No oczywiście na późniejszych etapach są trudniejsze te plansze początkowe, dochodzą utrudniacze w postaci jakichś kryształów, które trzeba rozbijać najpierw, e, zanim będzie można cokolwiek zrobić. E, więc tam się e, to ten poziom trudności ro, rośnie. E, I zagraliśmy w to raz, odpuściliśmy sobie, a potem, mając jeszcze czas, wróciliśmy do tego tytułu i przyszliśmy go całego. Znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że e, jakiś, był, jakiś był. Gra nam się trochę zafiksowała. Bo wyglądało to tak, jakbyśmy nie mieli kredytów i jak macie continue, jest odliczanie do zera. To już nam to minęło i było game over, i nic nie mogliśmy zrobić. Jak, e, nie wiem, czemu tych kredytów nie mieliśmy, bo, no, bo w tych grach zawsze te kredyty są. No i stwierdziliśmy, o dobra, trochę pograliśmy, to to laliśmy. Ale później do tego wróciliśmy i no, dla mnie to jest stos. Ok, e, jeżeli chodzi o ten tytuł, to bardzo chcę po pochwa pochwalić tą muzykę, bo ja da w dalszym ciągu ja pamiętam. Jak brzmi to, jak kulka spada na kulkę, autentycznie. I pamiętam wszystkie te odgłosy, które są. E, myślę, że udźwiękowienie w tej grze było bardzo fajne i idealnie, e, idealnie pasujące w sumie do tego tytułu. E, no i słuchajcie, zarys tej gry jest tak banalnie prosty: po prostu to jest tak banalnie prosta gra, a jest tak zajebiście wciągająca. Ja w ogóle się dziwię, że takiej gier nie ma że takie gier nie robią, w ogóle czy, nie wiem, znaczy na pewno, na pewno dużą zasługą tego jest, że ta gra jest dwuosobowa, tak eee, chyba można grać samemu wydaje mi się w tą grę, ale no wiadomo, e, to co Tomek... Nie, po... to nie byłoby chyba w, w aż tak fajnie Tak, e, chodzi o to, że te kulki też, trzeba też patrzeć co przeciwnik, e, Boże, przeciwnik co twój kompan robi, no bo musicie uważać, żeby te kurki się nie zderzyły, bo one tak dziwnie lecą, one lecą tak do góry i, i później trzymają sufit, że tak powiem i idą i idą po prostu przez cały ten sufit. Więc jeżeli wasz kolega wyrzuci w tym samym momencie, to one spotkają się w tym suficie zanim spadną w dół. Jeżeli spotkają się w suficie, to spadną spadną w dół na ogół na środku. E, tak by z tego wynikało, więc e, trzeba uważać. Ale powiem wam, że Taka fajna papierdługa, no, no zrobiła mnie, na, naprawdę mnie zrobiła i stwierdziłem, boże, jakie to jest zajebiste, w ogóle jaki zajebisty pomysł, w ogóle nie wiem, stwórzmy taką grę na telefon, po prostu stwórzmy taką grę na telefon, ludzie będą grali online albo coś, no nie wiem, no rewelacyjny, prosty pomysł, ale dający tyle frajdy, że to po prostu jest szok. Eee, no i umiejscowienie tego w... W wodzie było też spoko. Fajnie też, że wiecie, bo jak my graliśmy w te automaty, to na niektórych automatach jednak się stało. W większości tych automatach jednak się stoi. Akurat tutaj dobrze, że zostało to tak pomyślone i siedziało się. Faktycznie też automat był tak umiejscowiony dosyć nisko, więc no nie dałoby się chyba stać przy nim, więc myślę, że to są, nie, nie wiem jak to jest w procesie tworzenia, ale Prawdopodobnie nie muszą być automaty, w których się siedzi, muszą być automaty, w których się e, stoi. Wydaje no. mi się, że przynajmniej tak jak to w Japonii widziałem, no. to w Japonii automaty zrobione na, ten, na tę wysokość są dla małych dzieci. I wtedy małe dzieci są odpowiedniego wzrostu, żeby stać przy tym automacie i jak, by, jak byłem gdzieś tam w jakichś centrach handlowych i były tego typu automaty to no te dzieciaki po prostu stały mm -hmm. e, i to, to nie jest automat dla dorosłych to jest po prostu automat dla dzieci no dobra, ale nie miałeś też takiego automatu w, których, e, w którym po prostu ludzie siedzieli przy nich? w Japonii? nie, w Japonii, w Japonii nie w Japonii tylko pachinko było siedzące no dobra, to, ale, ale te, pamiętasz? okej okay. E, Okej, okay, ale pamiętasz, że za nami na przykład był taki e, e, shooter, nie? E, nie był, I on nie był nisko nie. i tam się przy nim siedziało. I nie wydaje mi się, że to była gra dla dzieci, no bo... No te shootery, zasady są ogólnie trudne, nie? I tam też był taki dosyć, dosyć dorosły klimat, bym powiedział, nie? Ja. Miesz, co, no, wiesz, tak. No, no okay. więc to też tro trochę takie dziwne. No faktem jest, ale że... Wyda ale wydaje mi się, no. że ten mógł być właśnie automatem dla dzieci. Ten mógłby być mógłby być automatem zlecić. No okej, okay, w porządku. Niech tak będzie, że mógłby być automatem ledzić. Eee, dobrze. Eee, więc myślę, że ten, eee, ten Arcade Club, mi się bardzo podobał ogólnie. Być może tam jeszcze wrócę, nie wrócę. W ogóle Tomku, miałem ci powiedzieć, że u mnie 15 minut drogi ode mnie jest kolejny Arcade Club. To jest inna sieciówka, inna sieciówka Arcade Clubów. No bo proszę. tu, gdzie byliśmy, to są trzy. Jeszcze jest w Blackpool, ostatni trzeci. A ja znalazłem coś zupełnie innego. Są cztery takie miejsca w Anglii. Jedno jest w Doncaster, więc 15 minut o. drogi ode mnie. Ale, jest ale. Tam kosztuje dycha za dwie godziny. Tam jest inna płatność. Hmm. Eee, tylko, że tam jest więcej zręcznościowych gier. Są takie, e, mam wrażenie, że są też takie bardziej na zasadzie barowe też gry. E, ale są normalnie automaty, wszystko, wszystko. Mam wrażenie, że tam też maszyny są droższe dużej, droższe. E, no i w internecie bukujesz godzinę. Nie? E, no, jest to interesujące. A 4 godziny, ile kosztują? Nie ma tam czegoś takiego, więc e, by, być może. 4 może... godziny to jest 20. Pewnie 20. No tutaj cały dzień 18, nie? E, myślę, że nie ma lipy, szczególnie, że to jest bardzo blisko mnie, bo to mówię 15 minut. I mm -hmm. następnym razem, jak przyjdziesz, to można to sprawdzić, nie? Okay, e, nie. E, bo to jest blisko i, i no, no inna, inna taka sieć, nie? E, tak. Dobrze, więc myślę, że będziemy pomału kończyć. A pamiętasz, ile to w Krakowie kosztowało w takim razie? Yy, nie. Okej, okay, to ty sobie sprawdź, to sprawdź teraz i mi zaraz powiesz, a ja będę kończył już ten odcinek. E, więc słuchajcie, to będzie taki troszeczkę krótszy odcinek, e, ale po prostu tak dzisiaj wyszło. Ja miałem też rodzinę cały tydzień, i ogólnie byłem busy i tak dalej, i tak dalej, więc jest jak jest, e, ale i tak dostaliście już retro-odcinek, więc myślę, że jest w porządku. E, więc wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. E, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na YouTubie. Na YouTubie jakiś czas temu był nawet, mogliście nas zobaczyć. W odcinku z wywiadem Dead by Daylight. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądamy, to zapraszamy do tego odcinka. Poza tym, mamy jeszcze oczywiście Facebooka i grupę facebookową. Więc zapraszamy. E, mamy jeszcze e, Patronite, został tam e, normalne, są normalne progi, możecie nas wspomóc, dzięki czemu od, odpalimy dla Was nasz czat patronowy, w którym sobie mówimy o, o fajnych, ciekawych rzeczach. Na ogół e, Kamil e, chwali się, jak przechodzi elder z, z ringa i wszystkim o tym mówi. E, tak to na razie mniej więcej wygląda, e, więc też zapraszamy. do no tego. mamy jeszcze jeden próg z gadżetami. Jest jeszcze jedno wolne, ostatnie miejsce, ja tylko właśnie przypomnę, że gadżety wysłałem, wysłałem do Patronów i co ciekawe, każdy Patron dostanie inny gadżet, eee, przynajmniej tak Pira drzwi inny, więc możecie wrzucać je na, będziecie mogli je wrzucać na e, Facebooka, nie zaspojlerujecie nikomu, szczególnie Kamilowi właśnie, który jest w Niemczech, e, ponieważ i tak każdy dostanie co innego. E, tak, no i to będzie też jeden z tych droższych gadżetów, ale, ale po prostu stać nas. E, więc jaka to ma cena Tomku? E, Normalny bilet godzinny 50 zł, dwugodzinny 70, a open 80. Czyli open, czyli całodniowy. No to tak. To takie trochę ceny. angielskie Brytyjski. bym powiedział, nie? No tak. No tak, tak, tak. tak, 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 tak. Hmm, ale... Czyli 10 funtów, 14 funtów powiedzmy i 16 funtów. No. No, brytyjskie ceny. Ciekawe, czy jedzenie jest takie tanie jak w tym markecie, w którym byliśmy, nie? E, tam było tylko chyba browary i jakieś przekąski. Aha. Nie było już, chyba, wydaje mi się, że nie ma takiego jedzenia K Kuchni, Kuchni. No, no, no. Tak, tak, tak. E, tak, tak no tak. dobrze. E, w związku z tym było nam bardzo miło. E, zamykamy ten 279 odcinek podcastu Bezimienny ja już będę odpalał nowe gry od Patrona, będę grał i będziemy grali. Widzimy się, mamy gruby miesiąc, gruby sierpień, gruby wrzesień, więc e, będzie super, e, będzie nam to super. Oczywiście już następnym razem weźmiemy sobie jakąś trzecią osobę. Może to właśnie ty. Nigdy tego nie wiesz, do kogo napiszę. Więc e, ja miałem na imię Krystian, ze mną był Tomasz. Dzięki wielkie. Do usłyszenia następnym razem. Następnym razem będzie następnym razem. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Cześć.